od wymagalnych naszych należności. Przez te firmy około górnicze muszą też zwalniać pracowników, a innym płacą pensje w ratach. Ponad 200 żołnierzy wyśle Polska do walki z tak zwanym państwem islamskim. Trafią do Iraku i Kuwejtu, między innymi by szkolić tam siły specjalne. A opozycja pyta, kto podjął taką decyzję i czy zgodę Antoniego Macierewicza na użycie polskich sił zbrojnych poza granicami kraju firmuje prezydent. Minister Antoni Macierewicz w tej sprawie pospieszył się i to w sposób, który może przynieść szkodę naszemu kraju. Zdaniem byłego wiceszefa MONU Czesława Mroczka zaangażowanie Polski w walkę z tak zwanym państwem islamskim może zwrócić uwagę dżihadystów na nasz kraj. Maleje zainteresowanie loterią paragonową. Liczba złożonych paragonów z miesiąca na miesiąc jest coraz mniejsza. Do końca maja zarejestrowano ich ponad 90 milionów. Jest jedna radio w Polsce. Rok radio. Pogoda. To zabawne, nie? Że każdy się powiedział Puszcza Białowiejska. Często jeździsz w Bieszczady, Wawrzyniak? No oczywiście, każde wakacje. Wawrzyniak Adam, czyli nazwiskowicz, jeżeli chodzi o Kuba, reprezentanta, teraz prognoza pogody, proszę. No jest tak, w całej Polsce burzowa poza polem. I białoskórzy muszą uważać, bo zbliżają się upały i dużo słońca. Około 23, w Poznaniu 24, ale już w Warszawie 28 i w Krakowie 30, w Rzeszowie nawet 32. No i dziękuję bardzo. Nadalka Biało-Czerwonek, na żywo Plac Wolności Poznań. Przybywajcie. Listen to Rock Radio. Jedyne Rock Radio w Polsce. Rock Radio. Przemysław Kozowski, zapraszam. Jeśli wygrają po raz pierwszy w historii, awansują z grupy na Euro. O godzinie 21 rozpocznie się drugie spotkanie biało-czerwonych podczas turnieju we Francji. Polacy zagrają z mistrzami świata Niemcami. Cały skład drużyny poznamy na nieco ponad godzinę przed pierwszym gwizdkiem, a Adam Nawałka do tego czasu nie chce zdradzać nawet tego, kto zastąpi Wojciecha Szczęsnego w bramce. Byłoby to zbyt takie łatwe, jakbyśmy tutaj powiedzieli, jak będziemy grać, kto będzie grał. Poczekajmy do meczu i być może od tej strony również właśnie będzie jeszcze bardziej ciekawy. Mecz Polska-Niemcy zostanie rozegrany na Stade de France pod Paryżem. Teraz zaglądamy na boisko w Lens. Tam do przerwy Walia prowadzi z Anglią 1-0. Bramkę z rzutu wolnego zdobył Gareth Bale. Mario Balotelli znowu dało sobie znać. Tym razem w wywiadzie do portalu Goal.com stwierdził, że nie przepada za stylem gry Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie przyznał, że lewy to obecnie jeden z najlepszych napastników świata. Obok Polaka wymienił też Belga Romelu Lukaku. Dziś nadajemy na żywo z Poznania. Na Belga Biało-Czerwony Rok Radio. A mój ojciec, który czeka nieliczny kopelantek na Śląsku, on zawsze świetnie wyskali z tego kopelantek. Wiesz, to jest takie małe, jak nie wyskali. Ja się z tego wyskali. Spisujecie po prostu Lola. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel linii browaru i restauracji CK Browar Kraków Podwale 7, www.ckbrowar.krakow.pl. Pięknie za naszymi oknami, a jak będzie dziś w Paryżu, podobno deszczowo, podobno ulewa tam towarzyszyć będzie naszym i niemieckim piłkarzom. Gdańsk to 23 stopni w tej chwili, Warszawa 24, 25 Kraków, Katowice 23, w nocy mamy spadek temperatur. Od 14 stopni w Gdańsku, 17 tyle będzie na termometrach w Warszawie, 18 w Katowicach i 19 w Krakowie.